Dzień dobry. Witajcie serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, chwała temu, który stworzył niebiosa i ziemię i wszystko, co na nich. Od czasu do czasu na moim kanale, na moim podcaście pojawi się ktoś, kto jest dla mnie bardzo ważny i jest autorytetem w moim życiu. Pojawi się gościnnie i podzieli się swoją refleksją. Dzisiaj pierwszy taki odcinek Wspaniałości z Nieba, na których do podzielenia się refleksją zaprosiłem pastora Marka Czecha, pastora, z którym współpracuję w zborze, w którym służę na co dzień. Oddaję mu głos i do usłyszenia jutro. Dzień dobry. Z tej strony Marek Czech tym razem. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami przemyśleniami na temat wyznania grzechów. Otóż wierzę w drogę pańską. Wierzę, że droga pańska jest Bożym sposobem na zbawienie człowieka. I oczywiście we wszystkich trzech elementach sposób ten jest uzależniony od osoby Jezusa Chrystusa. Droga pańska brzmi: opamiętaj się, daj się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymasz dar Ducha Świętego. Wszystkie te trzy elementy są bezpośrednio związane z Jezusem Chrystusem. Pierwszy element, opamiętanie. Oczywiście jest tu mowa o nawróceniu się do Jezusa Chrystusa, o uwierzeniu w Jezusa Chrystusa w przeciwieństwie do dotychczasowych pomysłów na zbawienie samego siebie. Więc pierwszy krok to wiara, uwierzenie w Jezusa Chrystusa, w to, że On jest moim Zbawicielem, że to On może mnie zbawić. Następny krok to chrzest wodny w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Chrzest wodny jest tym etapem na drodze zbawienia, który jest bezpośrednio związany z wyznaniem grzechów. Za chwilę przejdę właśnie do tego interesującego nas etapu. Trzecim i wieńczącym tak naprawdę zbawienie człowieka elementem jest chrzest w Duchu Świętym. I na tym etapie prosimy Jezusa Chrystusa, aby ochrzcił nas w Duchu, aby zrodził nas na nowo z Ducha Świętego, ponieważ Biblia mówi, że to Jezus Chrystus chrzci Duchem Świętym. Więc mamy trzy etapy i każdy z tych trzech etapów jest bezpośrednio związany z osobą Jezusa Chrystusa. Ale skupmy się na tym drugim punkcie, czyli na wyznaniu grzechów, które jest związane z chrztem wodnym na odpuszczenie tych grzechów. Otóż w swojej praktyce duszpasterskiej zauważam, że część osób, które ochrzciłem, wcale nie przylgnęła do Jezusa. Część osób bezskutecznie prosi Go o chrzest w Duchu Świętym i zastanawiam się, dlaczego tak jest. Dlaczego, pomimo że obietnica jest ciągle aktualna i zresztą Słowo Boże mówi, że ta obietnica, czyli ta droga zbawienia, będzie aktualna aż do samego końca istnienia Kościoła, ona będzie dotyczyć naszych dzieci i wszystkich, ilu Pan Bóg powoła. Więc zastanawiam się, dlaczego w niektórych przypadkach jak gdyby nie działa, że osoby modlą się bezskutecznie o ten chrzest w Duchu Świętym, o tak naprawdę zbawienie, a ten chrzest nie następuje. I być może jest to związane właśnie z zbyt powierzchownym jakby prześlizgnięciem się przez ten drugi etap, czyli wyznanie grzechów. Otóż Pan Jezus powiedział pewnego razu historię o dwóch dłużnikach. Jeden dłużnik był winien gigantyczną sumę pieniędzy, niewyobrażalną sumę pieniędzy, 10 tysięcy talentów. To jest suma, która jest równoważna z budżetem niejednego dużego kraju. Więc suma niewyobrażalna, nie do spłacenia za życia człowieka, nawet pewnie dzieci
i wnuki tego dłużnika nie byłyby w stanie tej sumy spłacić. I drugi dłużnik, który jest winien drobną sumę, zaledwie 100 denarów. I w tej przypowieści Pan Jezus mówi, że ten cały gigantyczny dług został darowany, dlatego że ten człowiek prosił swojego wierzyciela o darowanie tego długu, ponieważ był on nie do spłacenia. Całkowicie wiązał tego człowieka, zniewalał go i był absolutnie nie do spłacenia. I oto ten wierzyciel zrobił rzecz niebywałą. Ten cały gigantyczny dług został mu na prośbę darowany. Ale w tej przypowieści Jezus mówi, że ten człowiek nie okazał wdzięczności, ponieważ on nie potrafił swojemu współsłudze, czyli równej sobie osobie, darować drobnej sumy. I Pan Jezus mówi, że z tego powodu cały ten gigantyczny dług został mu przywrócony i człowiek ten ostatecznie nie został usprawiedliwiony. A więc nie przebaczono mu i musiał ponieść konsekwencje tego swojego zadłużenia. Jego życie zostało zniszczone tak naprawdę. A więc Pan Jezus wskazuje tutaj na najdrobniejsze elementy, które są ważne. Czasami wydaje nam się, że Bóg nie jest tak drobiazgowy, żeby przejmował się każdym jakimś naszym najdrobniejszym grzechem. I być może właśnie w momencie, w którym należałoby wyznać Bogu grzechy, przechodzimy nad tym zbyt pobieżnie, tak zbyt pochopnie, wyznajemy tylko niektóre grzechy, które jesteśmy w stanie duszpasterzowi powiedzieć, nie wstydząc się zanadto. I może to jest właśnie coś, co tak naprawdę zatrzymuje nas w miejscu. I pomimo tego, że osoba zostaje ochrzczona w wodzie, jej grzechy nie są odpuszczone, ponieważ zataiła coś istotnego przed Bogiem i przed osobą, która dokonywała tego chrztu. Więc należy bardzo gruntownie przemyśleć swoje osobiste nawrócenie. Jeśli jesteś w miejscu, w którym zostałeś ochrzczony w wodzie, ale dobrze wiesz, że nie jesteś ochrzczony Duchem Świętym, pomimo tego, że prosisz, to zachęcam cię, abyś jeszcze raz bardzo wnikliwie, bardzo gruntownie zajrzał w swoje serce i wyciągnął z niego najbardziej wstydliwe rzeczy, najbardziej ukrywane na światło. Wyznaj je przede wszystkim Bogu, ale zbierz się na odwagę. Podejdź do swojego pastora czy osoby, do której ufasz i wyznaj jej to. Grzech wyznany jest grzechem przebaczonym, jest grzechem, o które nigdy Bóg już nie będzie więcej pytał. I należy to zrobić bardzo gruntownie, bardzo dokładnie. W naszej praktyce kościelnej musimy naprawdę dużą wagę przykładać do tego, w jaki sposób ludzie podchodzą do chrztu wodnego. Czasami mam wrażenie, że sytuacja, w której Jan Chrzciciel pełnił jeszcze swoją misję i on właśnie chrzcił ludzi, którzy wyznają grzechy. Czasami wydaje nam się, że on to robił tak na taką wielką skalę i tak masowo, że po prostu zanurzał i nie zwracał uwagi na to, co ktoś mu wyznaje. Ale kiedy bliżej przypatrzymy się temu, jak Jan Chrzciciel działał, zobaczymy, że on nie każdego chciał ochrzcić. Niektórym faryzeuszom odmawiał chrztu. Widocznie właśnie podczas tego wyznawania grzechów uznawał Jan Chrzciciel, że oni nie są szczerzy przed nim.
że oni udają nawrócenie, że oni te najgorsze swoje grzechy zatajają albo nie zdają sobie w ogóle z nich sprawy. To znaczy, że cały ten chrzest nie miałby sensu, kiedy człowiek nie zdaje sobie sprawy ze swojego grzechu. Więc jeszcze raz, jeśli coś stoi na przeszkodzie, że dotychczas nie zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, zajrzyj jeszcze raz do swojego serca. Zrób to tak naprawdę, szczerze, dogłębnie i może to jest ten problem, który zatrzymuje cię w miejscu i nie pozwala ci iść dalej i zatrzymuje Jezusa, aby udzielić ci swojego Ducha Świętego. Pozdrawiam i życzę dobrego dnia. Mam nadzieję, że jesteście zbudowani tak, jak ja jestem zbudowany tym przesłaniem, że to przesłanie, które wygłosił pastor Marek Czech, wyda odpowiedni owoc w moim i w życiu tych, którzy tego nagrania słuchali, że zastosujemy się do tych prostych poleceń wynikających ze Słowa Bożego. Przy okazji mam taką prośbę, nie bójcie się komentować tych filmików, nie bójcie się udostępniać tych podcastów dalej, niech one wykonują pracę na chwałę Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli coś Was intryguje, jeżeli chcecie się w jakikolwiek sposób ze mną skontaktować, bądź też chcecie, żebyśmy poruszyli jakiś temat, po prostu napiszcie to w komentarzu. Wspaniałości z nieba i do jutra.